Witam bardzo serdecznie w Tsukubie. Jesteśmy w centrum kosmicznym JAXA. Miasto Tsukuba jest taką siedzibą właśnie JAXA, można powiedzieć, miastem nauki. Jest tu wiele uniwersytetów, laboratoriów badawczych i także jest duże centrum JAXA, Japanese Aerospace Agency. Ale za nami jest japońska rakieta H2. Ogromne bydle, ponad 50 metrów. Japonia ma swój własny program kosmiczny i wyrzutnie rakiet na wyspie Tanegashima przy Kyushu, przy Kagoshimie, skąd Japończycy odpalają swoje satelity w kosmos. To jest japońska produkcja, rakieta H2. Długość 50 metrów, dwustopniowa rakieta, 260 ton, 4 metry szerokości. Super to wygląda, jest dokładnie przy wjeździe na parking. Byłem tutaj kiedyś w tym centrum JAXA, bardzo, bardzo dawno temu. Wtedy to były jakieś dni otwarte, można było przyjść właśnie. Ale dzisiaj jest możliwe zwiedzanie tego centrum. Nie wiem do końca, co nam pokażą, nie wiem, co jest dostępne. Trzeba było się wcześniej zarejestrować. Za darmo, tylko trzeba było wcześniej po prostu kliknąć w link na stronie JAXY. Z tego co kojarzę, to Japonia przede wszystkim na razie inwestuje w mniejsze rakiety, które są w stanie wystrzeliwać małe ładunki w kosmos. Tutaj sobie całkiem nieźle radzą Japończycy. Japoński program kosmiczny może nie jest jakoś super znany, ale odnosi duże sukcesy. Między innymi możliwe, że słyszeliście o sondzie Hayabusa. To była ta sonda kosmiczna, która została wystrzelona do komety, która przelatuje przez nas, przez nasz układ słoneczny. I Hayabusa była w stanie pobrać próbki z tej komety i zawieźć z powrotem te próbki z tej komety na Ziemię. Więc to jest naprawdę gigantyczny sukces japońskiego programu kosmicznego i domyślam się, że tutaj także będzie w środku możliwość zobaczenia jakiegoś modelu właśnie tej sondy Hayabusa 1 i 2. Mamy już opaskę, więc możemy wejść. Wow! O, no! Jest co oglądać. Japoński ośrodek wystrzeliwania rakiet na wyspie Tanegashima na Kyushu, niedaleko Kagoshimy. Można pojechać tam zobaczyć moment startu rakiety. Niestety jest to dość problematyczne z tego powodu, że to jest wyspa, daleko, oraz gdy tylko jest ogłoszony start jakiejś rakiety, to wszyscy fani kosmosu i właśnie oglądania takich rzeczy rezerwują wszystkie miejsca hotelowe, promy i samoloty można lecieć na tą wyspę i ciężko po prostu się tam dostać, nie? Gdyby to nie była wyspa, to można by tam swobodnie po prostu pojechać samochodem, ale to jest na wyspie, więc trzeba prom wziąć, żeby tam się dostać. Niestety dość kłopotliwe. Nie wiem, czy mi się kiedyś uda pojechać. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna także posiada japoński moduł Kibo, który także chyba tutaj się znajduje właśnie w tym centrum kosmicznym. O, jest Hayabusa 2! Model w 1:1 skala. Wow! Ale to jest ogromne! Patrzcie! Jaka wielka jest ta sonda! To jest ta sonda, która wylądowała na komecie i zebrała próbki komety na Ziemię. Znaczy, no, sama sonda de facto nie wylądowała, ale właściwie nie zrzuciła, co zbombardowała tą kometę pociskiem, żeby próbki gruntu z komety wydostały się, prawda, spod Ziemi na zewnątrz, żeby można było je złapać i przewieźć później na Ziemię. No, panele słoneczne, kozak. Taki bym chciał do kampera, to by się przydało. Sonda powróciła na Ziemię, zrzuciła ten próbnik na Ziemię i wylądował w Australii. Została znaleziona w Australii. Tutaj Australijczycy pomogli odzyskać właśnie ten zasobnik. Była chyba kometa, tak mi się wydaje też, no. O, a co tutaj jest? Aha, to jest satelita obserwacyjny Daichi 2. Daichi Nigo. Wow, też ogromna jest. Satelita obserwacyjny. To bardzo miłe, bo niestety bardzo często w japońskich muzeach nic nie ma po angielsku.
Co tutaj mamy? Przecież to jest gigantyczne. Jak oni coś takiego wsadzili do rakiety? Co to jest? A, to jest sonda wysłana na Księżyc. Lunar Explorer Kaguya. Skonstruowany, aby badać ewolucję, powstanie Księżyca. Największa księżycowa sonda wysłana w kierunku Księżyca od czasów misji Apollo. Wow. Łazik księżycowy, rozumiem, od Jaxy. Toyota! Toyota! Podoba mi się, chciałbym taki zobaczyć. Chciałbym zobaczyć taki łazik Toyoty. A tu są modele japońskich rakiet. Najpierw zobaczmy, jakie mają Japończycy rakiety. Ostatnio słyszałem o tych Epsilonach. To jest dość nowy model. Epsilon 1 z 2013 roku i Epsilon 2 z 2016 roku. To jest unowocześniona wersja poprzedniej rakiety. To jest rakieta mniejszych rozmiarów w porównaniu z takimi ogromnymi tutaj, jak ten H1, H2, H3. Ona służy do wysyłania na orbitę małych ładunków, małych satelitów. Obecnie jest duże zapotrzebowanie na tego typu właśnie małe rakiety, tańsze rakiety, które są w stanie wysłać małe ładunki na orbitę. Dzięki miniaturyzacji technologii te satelity nie muszą być aż tak duże jak kiedyś. Więc coraz więcej firm właśnie używa takich małych satelitów, używa takich małych rakiet, żeby wysyłać ładunki w kosmos. Tu jest nowa rakieta H3. Planowany pierwszy start na 2021 rok. Następca rakiety H2A. Ale ja nie wydaje mi się, żebym słyszał o starcie tej rakiety H3. Wysokość 63 metry, szerokość 5,2. Masa 570. Nie wydaje mi się, żebym słyszał o starcie rakiety H3. H2 i tak. H2 była już odpalana. To jest jedna z podstawowych rakiet japońskiego programu kosmicznego. Ale o tej jeszcze nie słyszałem. Aha, start rakiety H3 został przełożony ze względu na pandemię. A i tu są pierwsze japońskie rakiety, pierwsze programy kosmiczne. Ha. W 1955 roku powstała już pierwsza rakieta. Ojej, ale to jest faktycznie ołówek. Pencil Rocket. To jest model w skali 1:1. To był prawdziwy prototyp, który został wystrzelony. Wow. I to były początki japońskiego programu kosmicznego. Okej. Okay. Ciekawe. No i później już jest rozwój większych rakiet. N1 na podstawie amerykańskiej rakiety Delta. Amerykanie pomagali w japońskim programie kosmicznym. Czas na krótką reklamę naszego Patronite'a. Tego typu vlogi oraz streamy z różnych fajnych miejsc w Japonii powstają dzięki wsparciu patronów z Patronite oraz wspierających na kanale na YouTubie oraz na Twitchu. Bardzo, bardzo dziękuję za wsparcie. Jeśli chcecie, żeby powstało więcej vlogów podróżniczych, żeby powstały kolejne serie kamperowe po Japonii, żebyśmy mogli odwiedzić różne niezwykłe miejsca, wcześniej nie pokazane na polskim YouTubie, tutaj z Japonii, to zapraszam na naszego Patronite'a. Jest to naprawdę gigantyczna pomoc. Japonia jest wciąż niestety zamknięta na turystów i nie mogę zarabiać na wycieczkach. I dochody właśnie z YouTube'a i z Twitch'a są naszym jedynym źródłem utrzymania. Więc bardzo dziękuję za wsparcie. Widzimy się w kolejnych przygodach już wkrótce. Cześć! To jest silnik drugiej rakiety, która znajduje się na szczycie całej tej maszyny. Obecnie większość rakiet jest zbudowana właśnie w taki sposób, że mamy dwa człony, a właściwie no trzy można nawet powiedzieć. To jest silnik drugiego stopnia. Rakieta pierwszego stopnia, ona jest najpotężniejsza, ona musi wynieść całą tą konstrukcję wysoko w powietrze, żeby można było uciec z grawitacji Ziemi. Później się odłącza, następuje rozłączenie tych członów i odpala się silnik drugiego stopnia, tej mniejszej rakiety, która już wynosi naszą satelitę na orbitę. Obecnie SpaceX ma rakietę Falcon, która jest w stanie później wrócić. Ten pierwszy człon jest w stanie wrócić na Ziemię, dzięki czemu koszty operacyjne są o wiele, wiele niższe. Wow, czuję się jak dziecko. Zobaczcie, to jest bardzo dużo dzieci. Rodziny przyjeżdżają z wycieczkami, pokazują im te rakiety. Widzę, że im się podoba. No to jest wspaniałe właśnie, że jest takie miejsce, żeby dzieci mogły trochę dowiedzieć się na temat kosmosu, żeby mogły poznać technologię, no i się zafascynować, zainteresować kosmosem, prawda? To jest ważne właśnie, żeby ludzi zainteresować tym tematem. A to jest pierwszy japoński satelita
transmitujący telewizję. Służyła do tego, żeby dotrzeć do obszarów górskich, gdzie jest słaby odbiór sygnału. Chodźmy dalej. Na koniec sobie zostawmy ten smaczek, jakim jest japoński moduł stacji kosmicznej. Ale to jest wielkie! Jak oni to wynieśli w kosmos? A tak wyglądał japoński Sputnik. Pierwszy satelita zbudowany przez Japończyków, Kiku. Wystrzelona na japońskiej rakiecie N1 w 1975 roku. Natomiast dalej mamy satelitę Kiku 2. Jest to pierwszy geostacjonarny satelita, który orbituje na wysokości 36 tysięcy km nad Ziemią. Japońskiego astronauta. To już jest chyba w kombinezonie od SpaceX, jeśli się nie mylę. Że oni takie mają. Misja na stację kosmiczną ISS Akihiko Hoshide. Tutaj mamy kombinezon kosmiczny od NASA. A z misji jeszcze promem kosmicznym Space Shuttle. To jest jakiś moduł chyba stacji kosmicznej. H2 Transfer Vehicle. Aha. Służy do zaopatrzenia stacji kosmicznej. Moduł taki transportowy. Wysyłali w ten sposób zaopatrzenie na stację kosmiczną. O! Japońskie smakołyki kosmiczne. Pewnie też można je kupić w sklepiku. Znaczy podobne, no bo wiadomo, że nie aż tak idealnie nadzorowane. Ale tak. No ciekawe, jak amerykańskim astronautom smakuje japońskie jedzenie w kosmosie. Jest nawet napój izotoniczny. Pocari Sweat. W proszku. Tak, robiliśmy kiedyś test na kanale różnych japońskich potraw kosmicznych. O, no, wszystkie naprawdę typowo japońskie rzeczy, nawet chrupki. Majonez japoński. Ryż z fasolą. Ryż z warzywami. No typowo japońskie potrawy. Curry rice'u. Kosmiczne curry rice'u. Tak, tutaj można kupić niektóre odpowiedniki tych potraw z kosmosu. Oczywiście to są przystosowane do warunków ziemskich i do normalnego konsumenta. Próbowaliśmy kiedyś tutaj właśnie tych kosmicznych onigiri. M&M's nawet są, spójrzcie. Czy Strong Zero jest? No nie widzę. Nie wiem, czy przypadkiem nie ma zakazu spożywania alkoholu na stacji kosmicznej, ale mogę się mylić. Okej, okay, tutaj jest lista japońskich kosmonautów. Astronautów, przepraszam. Japońskich astronautów. Ostatni chyba japoński astronauta, który poleciał w kosmos. Po tym kombinezonie można rozpoznać. To jest kombinezon od SpaceX. Ostatni pobyt na stacji kosmicznej. Kwiecień 2021 do listopada 2021. W zeszłym roku poleciał. Dlatego ma zupełnie inny kostium. Jest Noguchi Soichi. Pierwszym Japończykiem, który poleciał w kosmos, był Mamoru Mori, który poleciał w 1992 roku we wrześniu na pokładzie wahodłowca kosmicznego. Japońscy astronauci spędzili 1000 dni na orbicie, co stawia ich na trzecim miejscu wśród krajów, które wysłały swoich ludzi w kosmos, za USA i Rosją. Jest jedna pani, Yamazaki Naoko. To jest model stacji kosmicznej oraz japońskiego modułu Kibo. Eksperymentalny moduł stacji kosmicznej Kibo. O! Naprawdę jest duże. To jest tylko taki przekrój, nie? No w kosmosie to nie musicie się przejmować, że coś jest wysoko, po prostu możecie podskoczyć, podlecieć. Nie ma żadnego problemu. O, są podpisy astronautów. I nalepki misji. O, tu można wejść na górę, zobaczyć. Podejdźmy. To będzie dobry widok na ten moduł. Staram się zawsze wam różne ciekawostki pokazywać z Japonii. Jak tylko mam możliwość, to jedziemy do różnych właśnie muzeów,
Tylko nie wszędzie można nagrywać, tak? Niestety nie wszędzie pozwalają. Tutaj jest spoko, tutaj nie ma problemu, żeby nagrywać. Bardzo mi się podoba, że zbudowali taki hangar i postawili modele w skali 1 do 1. Dzięki temu można sobie wyobrazić, jak duże są to rzeczy. Te silniki, jak są ogromne, jak duży jest ten moduł stacji kosmicznej. I to jest jeden moduł, prawda? Ta stacja jest gigantyczna. Jak oni to w ogóle wynieśli na orbitę? To jest tak niesamowite. Niewiarygodne po prostu. No i modele tych gigantycznych satelitów. Są ogromne. Jak to poleciało w kosmos? Aż trudno sobie to wyobrazić, jak się nie zobaczy właśnie na własne oczy. Niewiarygodne. Bardzo mi się to podoba. Cieszę się, że jest to normalnie ta wystawa otwarta, że można przyjechać. Trochę bałem się, że zamkną z powodu COVID-a, no bo... No strasznie mi się podoba. Nawiązanie do Space Brothers, Uchiukyōdai. Świetne anime. Kiedyś oglądałem. Bardzo przyjemnie mi się to oglądało. Polecam fanom eksploracji kosmosu. Bardzo sympatyczne, family friendly anime o dwóch braciach, którzy marzą o tym, żeby polecieć w kosmos. Troszkę później niestety zbyt rozciągnęło się w czasie i było za dużo odcinków filerowych, które nic nie wnosiły do akcji. Ale no ogólnie fajne anime. Ciekawe, czy jeszcze dalej jest puszczane, czy jeszcze robią nowe odcinki. Rakiety. Zielone to automatyczne ogrody warzyw. No, jakie pocztóweczki ładne. Jaki kotek. Kotek w kosmosie. Temu leci ogień z dupy, jak po kolacji z Michałem, jak poszliśmy na ten ostry ramen. Aha, tu są przypinki misji kosmicznej. Pimbachi, Hayabusa. Hayabusa 2. No Hayabusa to jest najbardziej znana chyba sonda z Japonii. Duma narodowa, to jest naprawdę, Japończycy byli dumni strasznie z tej misji. Ładne te przypinki. Epsilon. O, tu się dopiero zaczynają zakupy. Magnesiki. Ojej, jaki ten jest liczny ten magnes. W kształcie rakiety H2. Super. A nie, to jest H3. H3 nowe. Jest ich H2B. Bardzo ładne te magnesy są. Albo zestaw takich 3D magnesów. Koszulki z rakietą Epsilon H2 dla prawdziwych nerdów. Kombinezon dla dzieci. Kombinezon kosmiczny. NASA. O, a tu jest ten Space Food. Jedzenie kosmiczne. Yokan, czyli taka japońska hałwa, ja to nazywam japońską hałwą. Bardzo słodki taki batonik, trochę wygląda jak galaretka. Mega słodkie, jest z fasoli robione. Jest ten chleb kosmiczny, ale to nie jest smaczny, nie polecam. Space curry smakuje jak zwykłe curry, tylko kosztuje dwa razy więcej. Ryż, był ciekawy, to się zalewa gorącą wodą lub zimną wodą. Nie masz posiłek, ale to jest normalny taki posiłek, tak jak można kupić. Prawda, w sklepach outdoorowych można coś podobnego kupić. Niewiele to się różni, prawdę mówiąc. Ciastek. No, próbowałem te takoyaki. To jest wszystko suche. W momencie, gdy wkładasz do ust, to wilgoć z twoich ust zaczyna rozmiękczać te ciasteczka, te takoyaki. Jako tako to smakuje, że tak powiem. Jako tako. Cheesecake. Też taki bardzo suchy sernik. O, są czapeczki Jaxa. Koszulki. ISS Expedition. Shōichi Noguchi. Jest naszywka Noguchiego. O, jest piesek Apo ze Space Brothers. Oj.
Epsilon H2. Klocki, nanoblocks. Można zbudować Hayabusa. Rocket pencil. No, ładne to jest. Długopisy i ołówki. To tyle. Więc tak wyglądała wizyta w japońskiej agencji kosmicznej. Mam nadzieję, że podobała wam się wycieczka. Myślę, że czegoś nowego się dzisiaj dowiedzieliśmy. Ciekawe miejsce dla fanów eksploracji kosmosu. Samo miasto Tsukuba wieczorem generalnie trochę nudne, więc niewiele tu się dzieje. Ale warto właśnie przyjechać tutaj dla tego centrum kosmicznego, jeśli kogoś fascynuje kosmos i chciałby się dowiedzieć nieco więcej na temat japońskiego programu kosmicznego. W okolicy także znajduje się piękna góra Tsukuba, świątynia Tsukuba. Jest parę jeszcze innych ciekawych rzeczy wokół miasta Tsukuba. Może być co trochę ciekawsze niż samo miasto Tsukuba, bo ono nie ma zbyt dużo atrakcji turystycznych samo w sobie. Przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie. Ale centrum JAXA naprawdę spoko. Dla dzieci petarda, będą się dobrze bawić. Dziękuję za wspólną wycieczkę. Dajcie znać, gdzie byście jeszcze chcieli pojechać z nami na jakieś takie edukacyjne wycieczki. Co mogę wam pokazać. Zapraszam do sekcji komentarzy. No i widzimy się na kolejnych tego typu wyprawach. Wkrótce, trzymajcie się.